Edyta Nawrocka, witam Państwa 11 lutego. Zapraszam na serwis informacyjny. Podczas drugiej gali ambasadorów Wałbrzycha tytuły i statuetki odebrali Krzesimir Dębski, Marek Starybrat, a w imieniu nieobecnego Andrzeja Adamka jego przyjaciel. W gali wzięło udział niemal 80 gości. Podczas aukcji charytatywnej zebrano 23 700 zł. Ważnym wydarzeniem podczas gali była aukcja charytatywna, kiedy to od 1000 zł w górę licytowane były przedmioty ofiarowane przez darczyńców, także wcześniejszych i obecnych ambasadorów Wałbrzycha. Rok temu zebrane środki, ponad 25 tysięcy złotych, zostały przeznaczone na rehabilitację Pauli. W tym roku otrzyma je dom małego dziecka w Wałbrzychu. Dzięki temu będzie można rehabilitować Maćka, który urodził się w 6 miesiącu ciąży, Natalkę, która urodziła się z zespołem upośledzenia alkoholowego, czy Grzesia, który miał już za sobą dwie operacje serca. Pierwszym nominowanym podczas gali ambasadorem był koszykarz i trener koszykówki Andrzej Adamek. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski rozpoczynał swoją karierę w Górniku. W latach 80. zdobył dwukrotne Mistrzostwo Polski. Przysłał list, w którym przepraszał za swoją nieobecność spowodowaną zwycięstwem swojej drużyny Asseco Procom Gdynia, bo gdyby klub poniósł w środę porażkę, nie grałby w piątek w meczu w Koszalinie. Andrzej Adamek ma nadzieję, że kiedyś takie sukcesy będą odnosić i wałbrzyskie kluby. Mimo, że od kilku lat moje życie zawodowe związane jest bardziej z północą Polski, czuję się Wałbrzyszaninem i podkreślam to z dumą na każdym kroku. Sportowy, wałbrzyski charakter wyróżnia nie tylko mnie, ale wielu sportowców pochodzących z naszego miasta. Jestem dumny, że mogę być częścią tego środowiska. Moja rodzina cały czas mieszka w Wałbrzychu, a ja wykorzystuję każdą wolną chwilę na przyjazdy do mojego rodzinnego miasta. Osobiście tytuł odebrał kompozytor, skrzypek jazzowy i dyrygent Krzesimir Dębski, który w naszym mieście spędził pierwsze 2 lata życia. Jak zwykle tryskał poczuciem humoru. Starsze małżeństwo, 30-letnie, staż już taki duży, siedzą sobie pół litra odkręcili, jak to w Wałbrzychu. I mówią, no słuchaj, żona mówi, muszę ci coś wyznać, po 30 latach to ci wyznam. Wiesz, że kłóciliśmy się o kolory, o jakieś ubrania, o różne rzeczy. Ja wszystko widzę czarne czy białe, wszystko jest szare, widzę, jestem daltonistką po prostu. Jak pan doktor wie, kobiety nie są daltonistkami. Ale Wałbrzychu się zdarza. I to mówię, to ja też muszę ci coś wyznać. 30 lat to ukrywałem przed tobą. Mówiłem ci, że się urodziłem w Wałbrzychu, a ja jestem z Zimbabwe. Marek Starybrat, dziennikarz radiowy i telewizyjny, będąc jeszcze licealistą, zaczął pracę w wałbrzyskim radiu BRW i w ciągu pół roku awansował na stanowisko szefa muzycznego stacji. Jak mówi, kiedy jedzie do Wałbrzycha, zawsze czuje, że wraca do domu. To jest ciągle moje miasto. Ja ciągle mam tak, że nie wyjeżdżam z Warszawy i wracam do Warszawy, tylko wyjeżdżam z Wałbrzycha i wracam do Wałbrzycha. Słuchacze na przykład Radia Z, jak się dowiedzieli, moi słuchacze o tym, że będę ambasadorem, to zapytani o to, jaki powinien być ambasador, odpowiadali, po pierwsze powinien mieć ambasador Wałbrzycha wąsy, po drugie powinien mieć wypasiony bieda szyb, a po trzecie powinien być bezrobotny. No i trochę w tym prawdy jest, natomiast no, będziemy z tymi osobami, które ten tytuł odbiorą razem ze mną dzisiaj, walczyć, żeby te stereotypy jednak łamać, no, żeby tak nie było. Podczas aukcji zlicytowano m.in. strój koszykarski od Andrzeja Adamka za kwotę 1700 zł, ręcznie robioną lalkę z teatru lalki i aktora ze spektaklu Le Filofable za 2500 zł, zestaw cirkus z porcelany Krzysztof, identyczny jaki trafił na dwór królewski w Anglii za 3000 zł, batutę Krzesimira Dębskiego za 3000 zł, płaszcz męski i damski wałbrzyskiej firmy odzieżowej za 3400 zł, czy płytę Radia Z z podpisami gwiazd oraz zegarek marka Starybrata za 2000 zł. Łącznie podczas licytacji zebrano kwotę 23 700 zł. Na zakończenie gali wystąpił Jacek Bończyk. W kuluarach mówiło się, że piosenkarz może w przyszłym roku zostać kolejnym ambasadorem Wałbrzycha. Władze Wałbrzycha starają się zachęcić Wałbrzyszan do korzystania z komunikacji miejskiej. Od dziś we wszystkich nowych autobusach będzie można skorzystać z darmowego dostępu do internetu. Od 11 lutego można łączyć się bezpłatnie z internetem w ponad 20 autobusach marki Solaris. Za kilka tygodni do tego grona dołączy ponad 30 kolejnych pojazdów, uzupełniając nowoczesny miejski tabor. Przeprowadziliśmy w ostatnich tygodniach testowe uruchomienie
takiego internetu i spotkało się to z ogromną aprobatą pasażerów. Inaczej mówiąc, mieliśmy bardzo wiele i same pozytywne opinie co do tego, czy to w ogóle warto, jak działa, czy działa sprawnie. Okazuje się, że na naszych oczach dokonuje się po prostu rewolucja w przestrzeni publicznej. W tym przypadku chodzi o rolę internetu. Aby móc połączyć się z internetem w autobusie, wystarczy laptop, tablet lub smartfon z wbudowanym odbiornikiem Wi-Fi, w które standardowo wyposażone są nowoczesne urządzenia. Prędkość transmisji danych jest zadowalająca i pozwala swobodnie sprawdzić pocztę e-mail czy przeglądać strony internetowe. Będziemy pewnie jedynym miastem w Polsce, które ma tylko nowoczesny, nowy park autobusowy. I jednym z kilku, przynajmniej do dzisiaj, poinformowano mnie, że takich miast, które mają bezpłatny internet w autobusach, jest kilka. Wiem, że niektóre miasta mają taki system tylko w niektórych dzielnicach. My mamy ten system na całym, bardzo rozległym przecież obszarze naszego miasta. Rozwiązanie to przede wszystkim ucieszy młodzież, która nie rozstaje się z urządzeniami mobilnymi. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie czekają pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Na kolejnych zyskać mają wszyscy. W mieście będą nowe przystanki, które będziemy od miesięcy letnich sytuować systematycznie w tych rejonach miasta, w których trwają prace drogowe, remontowe. Tam będziemy instalować już zintegrowany system informacji, również autobusowy, na wyświetlaczach, które Państwo macie okazję spotkać w kilku największych miastach w Polsce. Prezydent wspomniał też o pilotażowym programie zatrudniania konduktorów w autobusach. Na początku lutego ich liczba zwiększyła się dwukrotnie, ponieważ zarówno mieszkańcy, jak i dyrekcja Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta są zadowoleni z ich pracy. W Wałbrzychu zwiększa się liczba zamkniętych sklepów i lokali usługowych. Szczególnie widoczne jest to w centrum miasta. Kryzys widać w Śródmieściu gołym okiem. Co kilka sklepów wisi informacja do wynajęcia. Zniknęły lokale z wieloletnią tradycją, ratuszowa i zielona gęś. Nie ma już niektórych cukierni czy zakładów usługowych, do których istnienia przyzwyczaili się Wałbrzyszanie. Właściciele sklepów bez optymizmu patrzą w przyszłość. Według nich kryzys nie jest sezonowym zjawiskiem. Coraz mniej jest klientów, nie ma w tej chwili urzędu miejskiego, który się mieścił na Moniuszki. Ileś tam pani nam odeszło. Także odczuwa się to i bardzo mocno. Nie wiem, jak jest w innych dzielnicach Wałbrzycha, ale jeśli chodzi o rynek, bardzo tutaj handlowcy, wszyscy odczuwamy, że w Polsce jest kryzys gospodarczy. A przede wszystkim większość klientów z rynku uciekło nam ze względu na to, że Straż Miejska wiecznie zakłada nam blokady. Czasami nie możemy dojechać ze swoim towarem nawet pod sklep, prawda? Bo to jest w ciągu dnia, nasi dostawcy nie mogą tu przyjechać, a w dzisiejszych czasach jest tak, że klient, jeżeli nie może podjechać do jakiegoś sklepu samochodem, to on po prostu rezygnuje. Handlowcy zwracają uwagę na to, że drastycznie zmniejszyła się liczba sklepów w Śródmieściu. Wolne lokale zajmują przede wszystkim banki i parabanki, a klienci jadą do hipermarketów, bo tam są parkingi. Właściciele sklepów w Śródmieściu mają czasem po kilku klientów dziennie. W niedzielę nie opłaca im się już otwierać sklepu. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego mają nadzieję, że zły stan rzeczy uda się powoli zmienić. Urząd Miasta przede wszystkim stara się uatrakcyjnić samo Śródmieście dla mieszkańców, dla turystów, a także dla przedsiębiorców. Szeroko zakrojona rewitalizacja, czyli remont kamienic, budynków, dróg tutaj w Śródmieście, czyli zupełnie zmiana wizerunku całego centrum, a także zmiana również tras komunikacyjnych. Teraz łatwiej jest dostać się mieszkańcom z Piaskowej, z Podzamcza tutaj do Śródmieścia, również i studentom na uczelnie. To także służy temu, by więcej mieszkańców naszego miasta po prostu przyjeżdżało do Śródmieścia, tym bardziej, że również oferta kulturalno-edukacyjna została zwiększona.
Urząd Miasta stara się zapobiegać kryzysowi przejawiającemu się w handlu i usługach przez kontynuowanie tzw. pakietu przedsiębiorców, który zapewnia określonym branżom preferencje podatkowe, płacąc symboliczną złotówkę podatku za metr kwadratowy nieruchomości. To jest działalność związana z turystyką, z rekreacją, z gastronomią, czyli punkty gastronomiczne, restauracje i tak dalej, oraz inne działalności, można powiedzieć, ginących zawodów, czyli zegarmistrzowie, szewce i tak dalej, i tak dalej. W dalszym ciągu oni mają preferencyjne stawki podatku od nieruchomości. Jak uważa Krzysztof Fila, poważne spowolnienie w gospodarce nie jest problemem wyłącznie Wałbrzycha, ale całego kraju, a nawet Europy. Na bezrobocie w Wałbrzychu oprócz zastoju w branży budowlanej wpłynął na przykład spadek sprzedaży aut za granicą, co odbiło się na zamówieniach kilku wałbrzyskich fabryk, a zatem mogło mieć wpływ na wynagrodzenia i poziom konsumpcji. Obserwujemy tutaj rozwój zarówno sklepów dyskontowych, marketów, hipermarketów i to niestety odbija się na kondycji finansowej małych, lokalnych sklepów osiedlowych. I tutaj ten rynek jest bardzo konkurencyjny. Jeżeli chodzi o inne branże, no to oczywiście branża gastronomiczna również jest bardzo konkurencyjna, ponieważ spadek dochodów odbija się na rezygnacji z pewnego rodzaju usług, czy na przykład nie korzystamy ze restauracji. Czy poza letnim sezonem imprezowym uda się jakoś przyciągnąć mieszkańców do Śródmieścia, czy też handel w tej dzielnicy jest skazany na wegetację i powolne wymieranie? Na pewno nie da się go utrzymać bez wsparcia przedsiębiorców, bo powstaje sprzężenie zwrotne. Coraz mniej mieszkańców przyjeżdża, bo jest coraz mniej sklepów i placówek usługowych, a tych jest coraz mniej, bo tracą klientów. W centrum Wałbrzycha pojawiło się ponad 100 bezpłatnych miejsc parkingowych. Wraz z przejęciem przez miasto dróg powiatowych zlikwidowane zostały parkometry na ulicy Chrobrego, Mickiewicza, Piłsudskiego i Wyzwolenia. Przedstawiciele miasta zapowiadają jednak powrót większości parkometrów w przeciągu kilku miesięcy. Parkometry na ulicy Mickiewicza, Chrobrego, Wyzwolenia i Piłsudskiego ustawiono decyzją starostwa powiatowego w połowie ubiegłego roku. W drodze przetargu wyłoniono firmę, która miała zajmować się obsługą urządzeń. Po odzyskaniu przez Wałbrzych praw grodzkich w styczniu tego roku drogi znalazły się ponownie w zarządzie miasta. Niespodziewanie dla kierowców i mieszkańców parkometry przy nich się znajdujące zniknęły. Zostały natomiast tablice informujące o strefie płatnego parkowania. Wprowadza to po prostu w błąd kierowców. Tak jak ja, nie jestem stąd, przyjeżdżam, najpierw zaczynam od szukania parkometru, tracę czas. Nie ma, no to trudno, idę działać dalej. Oszukani czują się okoliczni mieszkańcy, którzy opłacili na rok abonament za parkowanie pod domem. Nie wiemy, co jest z tym abonamentem, bo nikt nas nie powiadomił, czy to będzie dalej, czy nie będzie dalej, czy zwrócą nam pieniądze, no bo to są kwoty, no ja mam dwa auta, więc to jest 100 zł rocznie, no ale mimo wszystko zawsze te jakieś pieniążki byłyby z powrotem. Jak twierdzi Bogusław Rogiński, dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, firma obsługująca strefy parkowania nie zgodziła się podpisać umowy z miastem na poprzednich warunkach i konieczne było rozpisanie nowego przetargu. Parkometry mają wrócić najpóźniej w kwietniu na większość dotychczasowych miejsc. Zmuszeni byliśmy do przeprowadzenia procedury przetargowej na obsługę tego. Ta procedura trwa w tej chwili, jeszcze nie została zakończona. I w momencie, gdy zostanie zakończona procedura, będą z powrotem miejsca płatnego parkowania. Natomiast z racji tego, że z naszych informacji, które od starostwa dostaliśmy na ulicy Piłsudskiego, no stosunkowo niewielkie było zainteresowanie. Większość to były abonamenty i to tak naprawdę było większe utrudnienie dla mieszkańców niż korzyści z płatnych miejsc parkowania. W związku z tym postanowiliśmy, że tam w ogóle zostanie zlikwidowana ta strefa. Dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta zapowiedział, że znaki informujące o płatnych miejscach parkingowych zostaną zasłonięte do czasu ponownego pojawienia się parkometrów. Myśmy zapłacili część pieniędzy za to, żeby poprzedni właściciel tego nie demontował, ponieważ powiedzmy za ten miesiąc czy dwa miesiące na nowo będziemy musieli to montować i ponieślibyśmy znacznie wyższe koszty, więc trochę przepraszamy za ten bałagan, ale
Ze względu na koszty, jakie byłyby związane z demontażem i montażem ponownym, no, powinny być zasłonięte tylko te informacje o tym, że to są miejsca płatne. Zdaniem Rogińskiego starostwo niesłusznie pobrało opłaty za obecny rok i powinno je zwrócić mieszkańcom. Powinni się zwrócić do starostwa o zwrot, ponieważ my nie przejęliśmy żadnych pieniędzy ani żadnych zobowiązań dotyczących tych miejsc od starostwa. My, no moim zdaniem w ogóle nie powinni płacić za ten rok w starostwie. Komisarz powiatu wałbrzyskiego Józef Piksa o sprawie ściągania przez poprzedni zarząd opłat parkingowych za 2013 rok dowiedział się od nas. Nie zgodził się jednak na wypowiedź przed kamerą, dopóki nie zapozna się z problemem. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dzisiaj w programie jeszcze m.in. gość dnia. Mateusz Mykietyszyn będzie rozmawiał z dziennikarzem Radia Z, ambasadorem Wałbrzycha, Markiem Starbratem. Zapraszam, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.15. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.